Ostra dyskusja w Dzień Dobry TVN. Wzburzona Ewa Drzyzga podniesionym głosem zwróciła się do kamery. Prezenterzy Dzień Dobry TVN podczas przeglądu prasy rozpoczęli ostrą dyskusję na temat niedawnej śmierci 15-letniego Mikołaja. Ewa Drzyzga nagle zwróciła się do kamer z dosadną prośbą. Tragiczna wiadomość pojawiła się w piątek w mediach społecznościowych matki chłopca, posłanki Koalicji Obywatelskiej. Sprawa wywołała ogromne poruszenie, a o ich szczegółach opowiedziano w śniadaniówce TVN. Dzień dobry TVN, prezenterzy pochylają się nad sprawą 15-letniego Mikołaja. W przeglądzie prasowym śniadaniówki został poruszony temat śmierci nastolatka, który był ofiarą pedofila. Historia sprawcy została przytoczona w jednej z publikacji Radia Szczecin w grudniu 2022 roku, choć ten już od roku przebywał w więzieniu. Dziennikarze przekazali w niej dość szczegółowy opis nastolatków, którzy mieli styczność z mężczyzną, bez bezpośredniego podawania ich danych. Podobna sytuacja miała miejsce na antenie TVP Info. Internauci jednak dzięki wskazówkom szybko wyszukali potrzebne im informacje, by rozpocząć hejt zarówno na posłankę, jak i jej bliskich. Finałem sprawy, która obecnie została skierowana do sądu, jest śmierć młodego chłopaka poprzez samobójstwo. Dziennikarze Dzień Dobry TVN nie byli w stanie zrozumieć postępowania mediów, które dla zaznaczenia niechęci wobec opozycji obecnego rządu przywołały tak bolesną sprawę rodziny jednej z posłanek. Ewa Drzyzga z ostrym przesłaniem w Dzień Dobry TVN. Temat wywołał burzliwą dyskusję w studiu śniadaniówki, w którą włączyli się wszyscy prezenterzy. Dla Ewy Drzyzgi największą tragedią oprócz śmierci nastolatka było przyzwolenie mediów na takie nagłośnienie dawnej sprawy. Pełna wzburzenia komentowała podobne sprawy, które dotychczas często nie miały prawnego zakończenia w sądzie. Niespodziewanie zwróciła się również do kamery Dzień Dobry TVN, by przekazać apel do mediów. To się nie miało prawa wydarzyć i nigdy nie ma prawa się więcej wydarzyć. Drodzy koledzy dziennikarze i pseudodziennikarze, ministrowie, którzy bronicie ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, co znaczy ból złego dotyku, przekazała Ewa Drzyzga. Sprawa zajęła się prokuratura. Tragedia nastolatka wzburzyła media w całym kraju, a także gwiazdy show biznesu, które próbują nagłośnić sprawę publikacji w mediach społecznościowych. Według Radia Z postępowanie sądowe ma zostać rozpatrzone na podstawie artykułu 151 Kodeksu Karnego, czyli doprowadzenia do samobójstwa. Rzecznik szczecińskiej prokuratury w rozmowie z Wirtualną Polską potwierdził, że rozpoczęto już pierwsze kroki w dochodzeniu. Mam nadzieję, że akurat ten proces szybciutko się zakończy, podkreślała Ewa Drzyzga w Dzień Dobry TVN.